Cześć, witajcie. Zapraszam Was dziś na recenzję Realme 11 Pro Plus, czyli średniaka, który niedawno zadebiutował na rynku, w całkiem fajnej cenie i z dosyć niebanalną stylizacją. Tak, ja wiem jak on wygląda, ale powiem Wam szczerze, mnie się akurat podoba, ale dlaczego to o tym opowiem Wam za chwilkę. A na razie zerknijmy do wnętrza tego żółtego pudełka. Tam jest całkiem fajnie, bowiem poza telefonem i makulaturką znajdziemy tam również silikonowy pokrowiec, który zapewnia nam ochronę na start, a także, co obecnie chyba trzeba pochwalić, 100-watową ładowarkę wraz z przewodem USB. Niby drobiazgi, ale cieszą. A ta stylizacja, którą Wam już pokazałem, no cóż, może budzić mieszane uczucia, ale na pewno można nie powiedzieć jedno. Jest oryginalna. Już nawet w klasycznej czerni albo trochę odważniejszej zieleni smartfon ten prezentuje się dosyć niebanalnie, ale największe wrażenie robi wersja, którą widzicie, opracowana przez byłego stylistę marki modowej Gucci, Matteo Menotto. To nie pierwszy raz, kiedy Realme zaprosiło do współpracy znanego stylistę, ale chyba pierwszy raz, kiedy ja sam mam problem z oceną wyglądu urządzenia. Ono zarazem mi się podoba, jak i troszeczkę mnie odrzuca. Z jednej strony mamy taki trochę odpust, ale z drugiej to połączenie wegańskiej skórki i złotych aplikacji można miejscami uznać, szczególnie kiedy popatrzymy na niektóre detale, za całkiem eleganckie. Do tego dostrzegam jeszcze tutaj aspekt praktyczny. Pokryty tworzywem tył nie zbiera prawie wcale śladów paluchów, nie zbiera też innych zabrudzeń, pyłków i tak dalej, a do tego jeszcze jest odporny na zarysowania i stłuczenie. Jakość wykonania telefonu nie budzi zastrzeżeń, chociaż obudowa w całości jest tworzywa. Nawet ta złota ramka, która z daleka wygląda jak metal, po bliższym przyjrzeniu się okazuje się być plastikową. Trochę szkoda, że zabrakło wodoszczelności, ale za to oryginalności to mamy tu aż w nadmiarze. Do tego smartfon jest stosunkowo lekki, nie widzę też powodów do narzekania na ergonomię. Położenie gniazda, przycisków czy czytnika linii papilarnych są jak najbardziej dobre. Skoro wspomniałem już o czytniku, jest podekranowy, ale jak na podekranowy jest całkiem dobry. Działa szybko i dosyć pewnie, chociaż nie ukrywam, czasem wymaga jednak drugiego podejścia. Mamy też rzeczywiście rozpoznawanie twarzy, no ale nie jest to tak pewne zabezpieczenie jak ślad palucha. Choć Realme 11 Pro Plus nie jest zbyt kosztownym smartfonem, wystarczyło funduszy na zastosowanie w nim porządnego wyświetlacza AMOLED. Ma on typową rozdzielczość Full HD+, a do tego odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz. Ma też 10-bitową paletę barw i całkiem przyzwoitą jasność. Akurat testy nowego Realme wykonywałem przy bardzo słonecznej pogodzie, dzięki temu mogę Was zapewnić, że jasność tego ekranu wystarczy w każdej sytuacji. Warto skorzystać z automatycznej regulacji jasności, bo wtedy ta maksymalna jest podbijana wyżej niż ta, którą możemy ustawić ręcznie. Ważne, że układ automatyki działa trafnie, celnie i szybko i do tego oczywiście mamy tutaj redukcję migotania przy niższej jasności ekranu, która nawiasem mówiąc chodzi naprawdę nisko. W menu smartfonu znajdziemy możliwość regulacji odwzorowania kolorów w jednym z czterech predefiniowanych ustawień z osobną regulacją temperatury barwowej. Do tego mamy też 3 stopnie regulacji częstotliwości odświeżania. Od standardowej poprzez maksymalną aż do automatyki. Jest też opcja podbijania kolorów w wybranych aplikacjach. No i warto też zwrócić uwagę na to, że ekran ma zaginane boki, co nie każdy polubi. Ja akurat lubię, ale wy nie musicie. Dodam jeszcze, że na ekran jest naklejona folia ochronna. Niezbyt trwała, ale na początek wystarczy. Realme 11 Pro Plus ma głośniki stereo, co w zasadzie powinienem pochwalić i przejść po prostu dalej. Ale trzeba zaznaczyć, że nie jest to w pełni równomierne, zbalansowane stereo. Dolny głośnik gra nieco głośniej, jest po prostu większy, przekazuje też trochę więcej basów niż górny, czyli ten po prostu słuchawkowy. Temu górnemu głośnikowi dodano dodatkowe otwory i tyle, kiedy odtwarza muzykę, gra po prostu nieco głośniej niż w czasie rozmowy. Ale z tym wiąże się też pewna niedogodność. Właśnie kiedy rozmawiamy, głos rozmówcy dosyć dobrze słychać wokół telefonu, co z kolei zmusza nas do przyciszenia dźwięku po to, żeby rozmawiać w miarę dyskretnie. Szkoda, bo w sumie sama jakość dźwięku w słuchawce jest świetna. Podobnie nie mogę krytykować samego stereo. Głośniki grają dosyć czysto, dosyć dźwięcznie, ale tak jak wspomniałem, jeden mam wrażenie, że gra wyraźnie głośniej. Brzmienie mimo wszystko określiłbym jako miłe dla ucha. Oczywiście na ile miłe może być brzmienie z tak małych głośniczków. Jeżeli chodzi o pozostałe aspekty komunikacyjne, powiem w zasadzie tylko jedno. Wszystko jest i działa jak należy. Nie zauważyłem żadnych objawów, o których warto byłoby wspominać. Każdy moduł robi swoje. Niestety brakuje eSIM-a, ale znowu przy takiej cenie, no nie wymagam tego. W Realme 11 Pro znajdziemy system Android 13 z interfejsem Realme UI oraz obietnicą dwóch dużych aktualizacji systemowych i 3-letniego wsparcia zabezpieczeń. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Sam interfejs mocno przypomina ten, jaki znamy z Oppo One Plusów. Mamy zatem szerokie możliwości
personalizacji wyglądu, jak i możliwość wyboru pomiędzy trybem płaskim albo zasobnikowym. Oczywiście nie zabrakło trybu ciemnego, który może działać zgodnie z ustalonym przez nas harmonogramem. Jest też Always On Display, a do tego jeszcze podświetlenie krawędzi ekranu, czyli coś, co w sumie razem z Always On Displayem zastąpi nam diodę powiadomień, której tu nie ma. Miłym dodatkiem w interfejsie jest możliwość powiększenia folderów, co ułatwi nam podejrzenie ich zawartości. Warto też wspomnieć o możliwości uruchamiania aplikacji w pływającym okienku, a nie tylko na dzielonym ekranie. Są też oczywiście wszystkie popularne gesty, jak też i boczny panel skrótów. Mamy też coś takiego jak Realme Lab, gdzie znajdą się różne eksperymentalne funkcje, na przykład teraz możemy sobie zmierzyć puls za pomocą czytnika linii papilarnych. Niestety, producent dorzuca nam też, powiedziałbym, że trochę za dużo, aplikacji preinstalowanych na początek. Niektóre z nich są przydatne, ale spora część, no niestety, to są jakieś reklamówki gier i wolałbym rozwiązanie odwrotne, po prostu możliwość wyboru, które z tych propozycji chcę zainstalować przy pierwszej konfiguracji telefonu, a nie później bawić się w ich usuwanie. Na szczęście można je usunąć. Realme 11 Pro Plus to średniak, zatem wydajność też ma adekwatną do tego segmentu. To smartfon z grona, które lekko przekracza 500 000 punktów w popularnym benchmarku, czyli mniej więcej taki, który powinien zadowolić większość użytkowników. W środku mamy MediaTek Dimensity 7050, a do tego całkiem sporo pamięci, 12 plus 512 giga, a gdyby na kimś ta ilość RAMu nie robiła wrażenia, to może sobie jeszcze 12 giga dodatkowo wirtualnie dodać. Jak to ma działać? No po prostu działa płynnie. W praktyce myślę, że Realme 11 Pro Plus zadowoli praktycznie każdego, może poza tymi ultra wymagającymi mobilnymi graczami, ale i ci docenią niemal zupełny brak throttlingu i niezbyt mocne nagrzewanie się urządzenia. Tutaj nie można mówić o zbyt wysokiej temperaturze. Nawet zapędzony do wytężonej pracy, smartfon trzyma formę i pozostaje tylko lekko ciepły. Tak stabilnego działania mogą pozazdrościć mu naprawdę niektóre flagowce. Realme 11 Pro Plus wyposażono w akumulator o dość klasycznej obecnej pojemności 5000 mAh, ale mniej klasycznym elementem jest tu już szybkie 100-watowe ładowanie. Dzięki niemu naładowanie pustej baterii zajmie tylko 25 minut, ale już po 5 minutach mamy ponad 20% naładowania. I dodam jeszcze, oczywiście przypominam, że ładowarka jest w zestawie, to ważne. A jak często po tą ładowarkę musimy sięgać? W praktyce smartfon bezproblemowo wytrzymuje 2 dni bez ładowania, no ale kto by ładował go co 2 dni, kiedy mamy naprawdę szybkie ładowanie i po prostu najwygodniej podłączyć co jakiś czas ten telefon do ładowania i utrzymywać naładowanie w granicach tych, powiedzmy, 70-80%. Tak jest najwygodniej. Zabrakło ładowania indukcyjnego, ale znowu, przy tej cenie to ja go nie wymagam. Realme 11 Pro Plus to kolejny już smartfon z 200-megapikselową matrycą, jaki ostatnio przetacza się przez moje ręce. Czy tym razem ta matryca zrobiła na mnie wrażenie? No cóż, wizualne na pewno, bo faktycznie ta ramka aparatu wygląda całkiem bojowo i w sumie nawet nie najgorzej ją zagospodarowano, bo oprócz tych 200 megapikseli mam jeszcze szerokokątną ósemeczkę, diodę doświetlającą i dwójeczkę do makro. Jak to wszystko działa? Aparat główny robi domyślnie zdjęcia w rozdzielczości 12,5 megapiksela, można mu jeszcze wymusić 50 megapikseli, tylko po co? Nikt nie drukuje billboardów. Ale już w domyślnej rozdzielczości fotki dzienne są po prostu znakomite. Bardzo dobry kontrast, dużo detali. Dobre, choć niektórzy być może powiedzą, że nieco zbyt mocno nasycone kolory, a do tego brak szumu. Takich fotek naprawdę nie powstydziłby się znacznie droższy telefon. Do tego mamy tutaj dwukrotne przybliżenie określane przez producenta jako bezstratne. No i rzeczywiście, trzeba się mocno przyglądać, żeby dostrzec, iż ustępuje tylko nieznacznie jakością tym zdjęciom bez powiększenia. To jest osiągane dzięki wycinkowi zdjęcia z wysokiej rozdzielczości, zatem tu żadnej magii nie ma. Producent proponuje jeszcze powiększenie czterokrotne, no ale tu już widać taki lekko cyfrowy nalot, chociaż nadal te zdjęcia są całkiem oglądalne, ale oczywiście dalszego przybliżenia to już proponuje unikać, bo jest typowo cyfrowe. Zdjęcia z obiektywu szerokokątnego w dzień również są całkiem fajne. Oczywiście zobaczymy trochę mniej detali, nieco mocniejsze wygładzanie, ale nadal zdjęcia można uznać za całkiem dobre. Ujęcia portretowe i tutaj mamy 2 stopnie przybliżenia, również wychodzą całkiem dobrze. Co ważne, telefon całkiem fajnie sobie radzi też z przedmiotami nieożywionymi. Najgorzej wypada makro, no te 2 megapiksele nie zwiastują niczego wielkiego i niczego wielkiego nie dostajemy. Od po prostu są i można je zrobić. W przypadku selfiaków robionych 32-megowym aparatem przednim też specjalnie nie ma się do czego przyczepiać. Kolory, kontrast, ostrość, wszystko jest jak najbardziej w porządku, a i HDR załącza się wtedy, kiedy powinien i robi dobrą robotę.
Prawdziwą próbą każdego telefonu są jednak zdjęcia nocne, no i tutaj Realme 11 Pro Plus też nie zawodzi, oferując całkiem dobre efekty. Fotki są ostre, z przyjemnie odwzorowanymi kolorami, tryb nocny może tu się załączać automatycznie i myślę, że warto się zdać na niego, bowiem zdjęcia są wówczas trochę podkręcane, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Widać mało szumów, dynamika jest całkiem dobra. Po powiększeniu oczywiście dostrzeżemy efekty obróbki w postaci jakiegoś tam wygładzenia obrazu, ale nadal zdjęcia można uznać za dobre. Wyłączenie trybu nocnego da nam może trochę więcej szczegółów na fotce, ale i większy szum, a do tego słabą redukcję punktowych prześwietleń w fotografii miejskiej, czy na przykład takich od latarni. Zatem pozostałbym przy trybie nocnym. Co ważne, w trybie nocnym też śmiało możemy używać tego dwukrotnego przybliżenia. Za to aparatu szerokokątnego unikałbym tak długo, jak to możliwe, bo zdjęcia bez trybu nocnego wykonywane szerokim kątem są po prostu słabe, a włączenie trybu nocnego poprawi zdjęcia na tyle, by nadawały się w ogóle do oglądania. No i tylko tyle. To samo tyczy się nocnych selfie. Niekoniecznie, chyba że musicie, ale wtedy warto skorzystać z oświetlenia rozbłyskiem ekranu i nie przejmować się tym, co za nami, tła i tak nie będzie widać za bardzo. A wideo? Wideo jest całkiem dobre, aczkolwiek byłoby jeszcze lepiej, gdyby dodatkowa elektroniczna stabilizacja była dostępna również przy rozdzielczości Full HD. Chcąc filmować w dynamicznym ruchu, musimy niestety albo przejść na Full HD, albo pogodzić się z nieco bardziej widocznymi, choć nadal całkiem dobrze tłumionymi drganiami obrazu. Jakość obrazu i płynność w tych filmach jest całkiem dobra, podobnie jak dźwięk, aczkolwiek zauważymy sporą podatność mikrofonów na wychwytywanie podmuchu wiatru. Całkiem dobrze wygląda też rozmywanie tła, a do pełni szczęścia zabrakło mi opcji przełączenia się na szeroki kąt bez przerywania nagrywania filmu. Kosztujący 2399 Realme 11 Pro Plus jest moim zdaniem naprawdę bardzo ciekawą propozycją w średnim segmencie rynku. Nie ma ten smartfon poważniejszych niedociągnięć, ma za to całkiem sporo zalet i, no przyznacie, że bardzo oryginalny, chociaż oczywiście nie każdemu przypadający do gustu wygląd. Zabrakło w tym telefonie co prawda kilku elementów wyposażenia, jak chociażby wodoszczelność, czy eSIM, czy indukcja, ale dobra, cena myślę, że te braki w pełni usprawiedliwia. Warto zauważyć, że ten telefon ma bardzo porządny wyświetlacz, głośniki stereo, niezłą wydajność, a przede wszystkim stabilną pracę, bardzo szybkie ładowanie i w sumie całkiem niezły akumulator, a do tego robi, jak na tą cenę, bardzo dobre zdjęcia i filmy, może poza ujęciami makro. Interfejs też w zasadzie mógłbym pochwalić, gdyby nie ten nadmiar preinstalowanych apek. No i gdybyście pytali mnie o wypasionego, acz niedrogiego smartfona, to przedstawię Wam tego Realme jako jeden z naprawdę mocnych typów. W tym segmencie cenowym jako bezpośredniego konkurenta tego Realme wskazywałbym Redmi Note 12 Pro Plus, którego recenzję znajdziecie tutaj u nas na kanale. I przyznam, że starcie między tymi dwoma modelami może być naprawdę ciekawe, ale ja chyba, kurczę, postawiłbym tym razem na Realme w dużej mierze ze względu na jego niebanalny wygląd. Ale oczywiście inne telefony już czekają w kolejce, zatem żegnamy się z Realme 11 Pro Plus, a ja zapraszam Was na kolejne recenzje. Do zobaczenia niebawem, cześć i czołem.